Hej, witam w kolejnym unboxingu, czyli odpudełkowanie. Tym razem jest to prezent urodzinowy Wiane Bula, gra Martina Wallace'a, którą niedawno dostałem, jeszcze nie miałem czasu odpakować. A teraz wy to zobaczycie. Dużo dobrych opinii o niej słyszałem. Gwiazdę się niestety odbywamy. Swoje waży. A mamy oczywiście instrukcję kolorową z dużymi literami wypisanymi kartami, bardzo krótką, czyli gra jest prosta. Następnie plansza, dwustronna mapa, bardzo fajnie wykonana. Jedna strona mapy, druga strona mapy, bardzo ładnie wykonana. Spoko. Karty pomocy, znaczy nie, w sumie karty każdego gracza. Wiane Bula to można by tłumaczyć, że między chmurami. Właśnie w tej grze budujemy sobie ścieżkę między chmurami. Dalej, elementy do wyciśnięcia. Kolorowe to są różnych graczy. Te elementy natomiast są jakieś świnki, jakieś tam zasoby na planszy. Ładna wypraska z elementami odpowiednio skrojonymi, jak rozumiem, dla każdego gracza. Mamy właśnie budynki i robotników, którymi zarządzamy na planszy. A tu mamy zasoby. Z tego co widzę, mamy zboże, obstawiam, cegły, zboże, świnki. No proszę, wypraski znasz w kształcie tych zwierząt. Nie wiem, kaktusy albo coś. To tutaj, to tutaj. I kamienie. No i to tyle. Dzięki, mam nadzieję, że... A, jeszcze przepraszam, karty. A, widzicie, zapomniałem. Karty misji, które mamy wykonywać. Do góry surowce, jakie są nam potrzebne, żeby wybudować daną rzecz. Orientuję się tylko mniej więcej, bo jeszcze nie czytałem zasad, jak widzicie, dopiero rozpakowałem to. I tyle, co mogłem w internecie poczytać o tym. Tak, tym razem jest wszystko. Także dziękuję serdecznie.